sporcie sporo zamieszania. Bijatyka z motłochem w porcie to jedno, ale jeśli napadasz na obywateli albo żołnierzy króla, to musisz stanąć przed obliczem sprawiedliwości. Jeśli cię za to nie ukarze, wkrótce wszyscy będą robili, co im tylko przyjdzie do głowy. A więc musisz zapłacić odpowiednią grzywnę. Sprawa pójdzie w zapomnienie. Ile? 50 sztuk złota. Chcę zapłacić grzywnę. Dobrze. Dopilnuję, żeby wszyscy mieszkańcy się o tym dowiedzieli. W pewnym stopniu poprawię twoją reputację. Jeszcze się spotkamy! Hate to love the way you keep me burning. Burning for your touch when you don't give it. Give it to me only when you need it. Dorwę cię jeszcze! Co mogę dla ciebie zrobić? Mam parę... A więc... Ile kosztuje nocleg? To lud w Paladynie opłacają noclegi. A więc mogę tutaj? Tak. Idź no, wciąż jeszcze... Czego chcesz? Chcę mieć z powrotem korzyść. A co ja mam z tym wspólnego? Dam ci list, potem pójdziesz do André i powiesz mu, że Sara, ona wyląduje w więzieniu. Ty masz na to dwa... A co ja będę z tego? Kiedy już będę miał straga, dostaniesz ode mnie broń. Bystry, jak mam go jej? Pozwól, żeby pokazała ci swój towar. Wtedy ukryjesz list w jej kieszeni. Pamiętam. Muszę iść. Pokaż mi swoje dłonie.
więcej kłopotów. Don't say goodbye. Co zamierzasz? Zdążysz zrobić to później. Stoisz przed klejnotem Korinis, czerwoną latarnią. To najcudowniejszy Zamtus w całej Myrdanie, Drodiecka. Zabijają tu żeglarze z najdalszych krańców. A teraz ty masz okazję, nie, zaszczyt spędzić noc z myśl, a zazna... Don't say goodbye. Jeszcze lepiej by było, don't say goodbye. Hej, czekaj, nie tak szybko. Samotna wędrówka może się dla ciebie źle skończyć. To niebezpieczne okolice. Skąd idziesz? Zwiasta. Proszę, proszę. Zapuściłeś się aż tutaj, tak daleko od domu? Straszliwe niebezpieczeństwa. Wiele rzeczy. Założę się, że będziesz krzyczeć o pomoc, jeszcze zanim dotrzesz do następnego zakrętu. Przypuśćmy, że jestem skromnym sługą naszego króla i nie sprawia mi radości wyzyskiwanie bezbronnych obywateli. Jednak skoro stawiasz sprawę w ten sposób, niewielkie wsparcie finansowe mogłoby dobrze zrobić naszym przyszłym kontaktom handlowym. Na początek 10 zł. Czemu nie? Nie masz pieniędzy. Może więc powinieneś się zastanowić, czy...